Dziś aniołowie przynoszą specjalną wiadomość skierowaną do ciebie. Osoba, która zajmuje twoje myśli i uczucia miłosne. Ma głębokie zrozumienie mocy słów, starannie i mądrze je dobierając. W tym szczególnym momencie komunikacja między wami jest na pierwszym planie, czy to wyrażana poprzez wybór słów, czy przez język ciała. Oboje odczuwacie potrzebę zachowania samokontroli w werbalnym wyrażaniu siebie, ponieważ ta więź narodziła się z autentyczności i wymaga szczerej uczciwości. Jakakolwiek forma fałszu lub oszustwa jest natychmiastowo zauważalna dla obojga, co czyni klarowność komunikacji kluczowym aspektem relacji. Kiedy uczciwość jest niemożliwa, ta osoba wybiera milczenie, podkreślając wagę prawdziwej i szczerej komunikacji. Twój partner w tej chwili szuka właściwych słów, by wyrazić swoje uczucia i myśli, ale jest również otwarty na twoje przekazy telepatyczne, co skłania go do ponownego rozważenia swojego sposobu wyrażania się. Wciąż wiele nie zostało między wami powiedziane i wydaje się, że istnieje pewne wahanie. Czy jesteście gotowi na głębszą i bardziej znaczącą rozmowę? Wasza relacja obejmuje dojrzałe dusze, gdzie wybierane słowa, chwile rozmów, a nawet ton głosu mają ogromne znaczenie. Ta osoba odczuwa głęboką więź z tobą i wiele się dowiaduje o twojej osobowości i przekonaniach na podstawie tego, jak się wyrażasz, nie tylko w odniesieniu do siebie, ale także do innych, odczytując między wierszami twoje słowa i czyny. Obecnie niewerbalna komunikacja wiele ujawnia na temat dynamiki i głębi waszego związku. Możesz zastanawiać się nad prawdziwymi uczuciami i intencjami tej osoby w tej chwili, pragnąc głębokiej i otwartej uczciwości. Jej milczenie może być jednak mylące, ale ważne jest zrozumienie, że nie oznacza to braku zainteresowania. Wręcz przeciwnie, wskazuje na ostrożne podejście, które preferuje szczere wyrażenie siebie we właściwym czasie. To zachowanie może wywoływać niepokój, ponieważ relacja wydaje się być strategiczna i zaplanowana z niewielką spontanicznością ze względu na intensywność uczuć zaangażowanych. Wydaje się, że oczekujecie na siebie nawzajem, abyście podjęli następny krok w kierunku bardziej intymnej i głębokiej komunikacji. Fizyczna odległość między wami tylko zwiększa oczekiwanie i pragnienie bardziej głębokiego połączenia. Twoja intuicja jest zgodna z jej intuicją i prawdopodobnie już masz pojęcie, jak się czuje, ponieważ stale wymieniają cię energetyczne i intuicyjne przekazy. Ona projekcje pewności siebie i bezpieczeństwa w twoim kierunku, odzwierciedlając swoje postrzeganie ciebie i waszej relacji. Od samego początku jej wibracje i energia były jasne, a jej miłość była w stanie odczytywać twoje preferencje, upodobania i niechęci bez potrzeby jasnych słów. Na początku jej silna i wyrazista aura może było przytłaczające dla twojego partnera. Posiadasz energię nieprzeniknioną, która jednocześnie jest magnetyczna i intrygująca dla niego i niej. Im większa jasność w twoich pragnieniach i intencjach, tym bardziej stajesz się atrakcyjny, a i magnetyczny. A dla tej osoby? Ta osoba odczuwa głębokie i znaczące połączenie duchowe z tobą i pragnie, abyś wyrażał się swobodnie i otwarcie, bez obaw czy zastrzeżeń. Pragnie wersji ciebie bez filtrów, zdając sobie sprawę, że możesz w intuicyjny sposób dostroić się do jej myśli i emocji. Chcę, abyś był odważny, i spontaniczny, obiecując odpowiedź, która dotknie najgłębszego duchowego aspektu waszego związku, część, którą jeszcze w pełni nie odkryliście. To osoba, która uważa, że jesteś bezpośrednio z nią związana. Zauważa, kiedy jesteś szczęśliwy, i podekscytowany, ale także czuje, kiedy nie jesteś w najlepszym nastroju. Chce dla ciebie jak najlepiej, bo rozumie, że to także jest dla niej najlepsze. W pewien sposób wydaje się, że kiedy jesteś w najlepszej formie, to energetyzuje ją.
Zaangażowana jest w Twoje dobro na wszystkich poziomach: mentalnym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Czuję, że jesteś jej sprawą. Ta więź jest tak silna, że nawet odległość nie przeszkadza w komunikacji. To połączenie, które rzadko milknie. Twój partner jest teraz w punkcie, w którym z tego powodu coś w jego aurze komunikuje dokładnie, gdzie jesteś sercem i umysłem. Zaczyna traktować to połączenie dużo poważniej. To coś pozytywnego. Podnosisz swoją energię na jakiś sposób. Stajesz się bardziej promienny. Możliwe, że przechodzisz przez proces leczenia, jesteś bardziej przejrzysty co do tego, kim jesteś i czego pragniesz. To bardzo intensywne połączenie telepatyczne. Są chwile, gdy wasze energie są wysoce zsynchronizowane, można dosłownie poczuć, gdy energie są głęboko zgodne, a ta osoba chce, abyś wiedział, że daje ci życie, zmieniając wygląd i uczucie istnienia, gdy jesteś w swojej najlepszej formie. Chcę również wyrazić, że to coś, czego potrzebuje z jakiegoś powodu w tej konkretnej fazie swojego życia. Tak, to jest rodzaj związku, w którym obaj utrzymujecie bardzo wysoki standard względem siebie. I dlatego twoja osoba bierze wszystko, co robisz, bardzo osobiste. Naprawdę nie może tego uniknąć. Może czujesz to samo w stosunku do niej. Dotyczy to zarówno dobrych, jak i nie tak dobrych chwil, dlatego ważne jest, by być ostrożnym względem siebie nawzajem. To nie znaczy, że to krucha więź, w rzeczywistości jest odwrotnie. Ale może się wydawać, że istnieje zdecydowanie pewien sposób angażowania się. Czujesz, że wszystko musi być idealne, lub czytasz trochę za dużo we wszystkim, co robi twoja osoba. Macie bardzo rzadkie połączenie, w którym zawsze komunikujecie się i oboje jesteście wyjątkowo telepatyczni, możecie dosłownie czytać w myślach drugiej osoby. Istnieje intensywna energia psychiczna dla obu w tym połączeniu, co dodaje dużo presji. To połączenie wymaga wysokiego poziomu szczerości, aby obie strony czuły się komfortowo. W przeciwnym razie może to całkowicie zaburzyć energię. Może to wskazywać na głębszy powód, dla którego wciąż jesteście teraz oddzieleni. Połączenie zostało zaprojektowane z intensywnym naciskiem na przejrzystość i obie strony zaczynają zdawać sobie sprawę, że to, co sobie nawzajem mówią, ma znaczący wpływ. W pewnym sensie ty i druga osoba jesteście zadziwiająco podobni, prawie jakbyście dzielili ten sam umysł i przetwarzali informacje w podobny sposób. Może nigdy tego wyraźnie nie wyraziła, ale zawsze czujesz, że komunikujesz się z nią pośrednio, nawet gdy nie rozmawiacie bezpośrednio. To wskazuje na emocjonalne kwestie, zwłaszcza teraz, i to zdecydowanie odgrywa ważną rolę w waszej obecnej więzi. Będzie to również wpływać na to, jak wasze połączenie będzie się rozwijać z czasem. To niewątpliwie połączenie wysokiego poziomu z znaczącą intensywnością. Energia między wami jest podniesiona, a więź energetyczna jest niezwykle silna, nawet gdy jesteście fizycznie oddzieleni. To nie przeszkadza w komunikacji. To połączenie, które rzadko milknie, a druga osoba jest wyraźnie w punkcie, w którym z powodu tej ciągłej komunikacji coś w jej aurze przekazuje dokładnie, gdzie jesteś emocjonalnie i mentalnie. Zaczynasz traktować to połączenie bardziej osobiste, co jest pozytywne. Podnosisz swoją energię, stajesz się bardziej promienny i prawdopodobnie pracujesz nad wewnętrznym uzdrawianiem. Jesteś bardziej przejrzysty co do tego, kim jesteś i czego pragniesz. Druga osoba telepatycznie wyczuwa tę energię i to naprawdę wpływa na waszą więź w bardzo realny sposób. Wpisz: codziennie dziękuję za to, że żyję i mam okazję budzić się rano, wiedząc, że jestem w podróży odkrywania i duchowego wzrostu.
aby zażądać tej wiadomości i wszystkich błogosławieństw przeznaczonych dla Ciebie i Twojej rodziny, ponieważ Wszechświat życzy nam wszystkim jak najlepiej. Rozprowadźmy pozytywność, miłość i dobroć między sobą, łącząc nasze energie, aby tworzyć strumienie pozytywnej energii, które otaczają świat pokojem i harmonią. Pamiętaj, że jest możliwe, aby zobaczyć swoją bratnią duszę, być może to ktoś, kogo już spotkałeś, lub ktoś, kto jest jeszcze przeznaczony, by przeciąć Twoją ścieżkę. Bądź uważny na kolejny krok swojej podróży, ponieważ czeka na Ciebie ważna wiadomość. Niech Bóg i Wszechświat oświetlają Twoje kroki pokojem, miłością i błogosławieństwami. Amen.